Nie rób wrzosu, nie rób! Przez cały sezon trwają zmagania optymistów. Bywa bez żagli, bez wiatru, z sukcesami lub nie. Optymiściarze z Jachtklubu Polski Kraków ze swoim trenerem Maczkiem udowodnili, że dla nich przygoda pod żaglami wraz z zakończeniem sezonu się nie kończy. Każdy wyjazd na żagle związany jest również ze zwiedzaniem miejscowych atrakcji. Jak jest na Bojerach? Fajnie czy tak dobrze? No, co zamierzasz teraz zrobić? Borys! Aż tak buzię mi pokazała. No śliczna buzia, no właśnie. No i co, fajne te bojery? Tak. Nie boisz się? Nie. Ja to się chyba za was wszystkich boję. Pobudka, bieganie, śniadanie i później montowanie sprzętu bojerowego na jeziorze Krzywym. Po fazie przygotowawczej wreszcie latanie. Dla dzieci z Krakowa były to pierwsze kroki na bojerach, a dla niektórych również i na łyżwach. To gdzie się klika? Tutaj. Grubość pokrywy lodowej dochodziła do 30 cm. Cały czas trzeba zachować czujność. Wybieraj, wybieraj zaraz żagię, ładnie w prawo. Gawrysia, proszę, jak pięknie. Po wysiłku na świeżym powietrzu drugie śniadanie smakuje wyśmienicie.